witamy Was tym razem z królewskiego, piastowskiego Poznania. Z tym, że dzisiejsza historia nie będzie dotyczyła ani wczesnego średniowiecza, ani nawet renesansu czy baroku, tylko XX wieku. I niestety będzie w niej tyle humoru, co w polskich komediach, czyli współczesnych, czyli w ogóle. Bo jesteśmy na terenie obozu koncentracyjnego, tak to można nazwać, czyli Fortu VII w Poznaniu, Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Dlatego są z nami pan Jacek Kaczmarek i pan Leszek Wróbel, kierownik tego muzeum i kustosz, którzy wprowadzą nas w świat, o którym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. A świat będzie to iście przerażający. Już samo spojrzenie na bramę wjazdową do owego fortu pokazuje nam, o czym dzisiaj będziemy mówić, o jakiej organizacji i o jakim narodzie. Koncentrationslager Polen. Posen. To jest takie S. Dla mnie to jest, wygląda jak, to jest takie szwabika, jak że obóz koncentracyjny dla Polaków. Nie. Ale Koncentrationslager Posen brzmi równie groźnie. No i na dole oczywiście znak. Wszyscy kojarzycie złowieszczą nazwę Schutzstaffel, czyli SS. Sztafety ochronne Heinricha H. No i panowie, powiedzcie mi, nam, naszym widzom, dlaczego właśnie Niemcy zorganizowali tutaj chyba pierwszy obóz koncentracyjny na polskich ziemiach już chyba w 1939 roku, prawda? Tak. Generalnie rzecz biorąc, obóz na Forcie VII powstał, zaczął działać 10 października 1939 roku, ale jego geneza sięga wcześniej. Mianowicie już w 1936 roku Niemcy tworzyli tak zwane listy proskrypcyjne, na których znajdowali się ludzie, co do których Niemcy mieli określone plany. Ci ludzie mieli nie przeżyć. W przypadku wojny z Polską byli przeznaczeni do eksterminacji. Byli to powstańcy śląscy, powstańcy wielkopolscy, przedstawiciele świata nauki, kultury. Ci, którzy mieli silnie rozwinięte poczucie przynależności do narodu i państwa polskiego. Elita, krótko mówiąc. Krótko mówiąc, elita. Z tych list proskrypcyjnych mieli trafić, mieli zostać zlikwidowani przez Einsatzgruppen, które zostały powołane jako oddziały poruszające się bezpośrednio za frontem i miały mordować, że się tak wyrażę, na rzecz tych frontów, na konto działań wojennych. Miały pójść te mordy. Niestety Wielkopolanie jak zwykle nie stanęli na wysokości zadania i nie było ich tutaj w tym momencie, kiedy Niemcy chcieli ich zabić. To spowodowało, że Niemcy zostali zmuszeni do przeprowadzenia tych egzekucji już później, ale nie mogli już ich podciągnąć pod działania wojenne, w związku z tym postanowili wybudować specjalny obiekt, obóz koncentracyjny, żeby ich tam wszystkich umieścić. Ale okazało się, że budowa takiego obiektu to jest kilkanaście miesięcy. W związku z tym zrezygnowano z tego planu i postanowiono adaptować jeden z rozlicznych fortów. Wokół Poznania jest 18 fortów, wybrano ten, bo jest w najlepiej usytuowanym, jeżeli chodzi o potrzeby właśnie takich cichych egzekucji. A on został wybudowany, jak rozumiem, przez Prusy? Nie, to jest ten obiekt powstał już po wojnie prusko-francuskiej, a więc po 1870 roku. Czyli przez cesarstwo niemieckie. Tak. Czyli po prostu był to ciąg, taka grupa, pierścień, podobnie jak w Przemyślu, taka twierdza z poszczególnymi fortami w różnych miejscach. Nie. Generalnie rzecz biorąc, tamta twierdza była twierdzą wybudowaną przez Austriaków i ona troszeczkę inaczej wyglądała. Ta twierdza została wybudowana według niemieckiej szkoły fortyfikacyjnej i generalnie rzecz biorąc to była tak zwana twierdza fortowa. Składała się z jądra, czyli cytadeli, wokół której wybudowano pierścień w sumie 18 fortów, 9 dużych fortów głównych artyleryjskich i 9 mniejszych fortów pośrednich artyleryjskich. Czyli one w działaniach wojennych żadnych nie spełniły swojej roli. W momencie, kiedy zakończono je budować, już były obiektami przestarzałymi, postęp naukowo-techniczny był taki tak szybki, że po prostu obiekty fortyfikacyjne nie nadążały z modernizacjami. W momencie, kiedy pojawiło się lotnictwo, które dawało tak daleką projekcję siły, że praktycznie z dnia na dzień forty stały się przeżytkiem. Po prostu one powstały po to, żeby nie można było ostrzeliwać miasta za pomocą artylerii.
były położone w odległości kilku kilometrów od centrum, żeby nie można było właśnie tego centrum ostrzelać. A tymczasem samolot mógł przelecieć nad fortem i zrzucić bezpośrednio ładunek na miasto. Tak, przeżywaliśmy tą historię w pewnym sensie, odwiedzając fort San Rideau, wysadzony i który przechodził z rąk do rąk. To potwierdza to, co pan mówił przed chwilą, że forty nie zdawały, twierdze nie zdawały już w czasie I wojny światowej egzaminu. Po prostu nie były w stanie powstrzymać natarcia. Włączę się tutaj, bo co ciekawe, w Zamościu Niemcy również mieli podobny pomysł i w Rotundzie Zamojskiej urządzili katownię, która do dzisiaj jest takim miejscem pamięci po zamordowanych tam Polakach, ale także przedstawicielach różnych innych narodów, które... Do tego jeszcze nie dotarliśmy. Ten sam pomysł właśnie realizowali tutaj, czyli w dawnej twierdzy, nie niemieckiej, nie pruskiej, tylko niemieckiej, bo z czasów właśnie II Rzeszy, urządzili obóz koncentracyjny. Wspomniał pan, że rzeczywiście pierwszy obóz, tak, 10 października 1939 roku Niemcy uruchomili tutaj pierwszy na ziemiach okupowanej II Rzeczpospolitej obóz koncentracyjny. Czyli nie marnowali czasu. Nie marnowali czasu. Ledwie kampania wrześniowa się skończyła. Dopiero 2 października kapitulował Hel. Tydzień po ostatniej bitwie pod Kockiem. Pod Kockiem, a 10 października już tutaj zaczęli przywozić więźniów i rozpoczęły się tak naprawdę eksterminacja tych, którzy byli w ramach tych list proskrypcyjnych tu zgłoszeni. Pamiętajcie, że nie mówimy, nie ma czegoś takiego jak naziści, tylko państwo niemieckie III Rzesza. Słowo naziści zostało wymyślone przez niemiecki wywiad BND, żeby w latach 60. zachodni niemiecki, żeby odsunąć odpowiedzialność od Niemców za ich niezliczone zbrodnie. Przejdźmy może do wnętrza. Jak już idziemy, to rzeczywiście wspominał pan o tym napisie. Napis jest rekonstrukcją na podstawie takiego filmu, który któryś z SS-manów sobie tutaj nakręcił, mniej więcej w tym miejscu, gdzie my teraz stoimy. Jedyna dokumentacja mechaniczna. Zadowoleni SS-mani robią tu jakąś zbiórkę, ćwiczenia, biegają sobie po śniegu. Natomiast te znaki SS wyszły po latach i są oryginalne. Czyli tak, napis jest rekonstrukcją, tak. A SS tak. Prawdziwe. Tak. Chodźmy do tej fabryki śmierci. Chodźcie z nami. Przywitanie więźniów odbywało się po przejściu przez korytarz, rewizji, biciu, także w takich celach. Tutaj już czekali na nich inni więźniowie albo wszystkich, którzy tego dnia byli przywiezieni, wpychano, zapędzano do takiej celi. Jak w tej celi wewnątrz wyglądało i co towarzyszyło więźniom, pokażemy właśnie tutaj w środku. To taka cela recepcyjna, tak? Nie, to jest jedna z cel. Czyli to już była cela docelowa, że tak powiem. Ta cela akurat miała numer 65. Mogło się to odbywać w ten sposób, że zresztą bardzo często przenoszono więźniów z jednej do drugiej celi, różne były przeznaczenia. Tych więźniów... A tu były prycze już stałe, nie, czy po prostu ludzie właśnie bliżsi, pokażemy właśnie, jak to było w środku teraz. Więc na razie nie będziemy włączać światła, żeby wam pokazać, jak rzeczywiście wyglądało to miejsce po zamknięciu bramy. Proszę nie regulować odbiorników. O, ponieważ najgorsza w radiu jest cisza, teraz jesteśmy w radiu, bo nie ma obrazu, więc możecie zobaczyć, jak wyglądała i ci więźniowie, w jaki czas przebywali tutaj w takich warunkach. Od momentu, kiedy więźniów przyprowadzono do tej celi, czasami byli tutaj godzinę, czasami 4 dni. Siedząc w takich ciemnościach, dzień zlewał im się w nocą, tracili poczucie rzeczywistości. Po pewnym czasie już nie wiedzieli, czy są tutaj godzinę, czy może już drugi dzień. Jedzenie dostarczano nieregularnie, po prostu mieszano więźniom w głowach. Jak rozumiem, żadnych toalet, ewentualnie wiadro jakieś tylko, prawda? Tak, tylko wiadro.
nie było tutaj żadnych kryć, nie było tutaj żadnych takich elementów, gdzie więzień mógłby odpocząć, rozmawiać. Ciężko było, bo nie wiadomo było, z kim się rozmawia. Można było rozmawiać z kimś, kto też jest takim nieszczęśliwcem jak my, a może to jest jakiś konfident? Skąd miał tak, to ja tylko zaznaczam, że teraz i tak jest jaśniej, bo są tutaj światełka i światło pada też z jednego okna. W rzeczywistości w 39 było tutaj ciemniej. Teraz poproszę o zapalenie światła, żebyśmy tak nie siedzieli w ciemności. Czyli teraz już mamy światło, żebyście widzieli cokolwiek, co się dzieje, ale tak jak mówiliśmy, więźniowie mogli tu siedzieć 2 godziny, 4 dni, w zależności od fantazji SS-manów, prawda? Czy od decyzji komendanta. A przy okazji chciałem zapytać, czy komendant czy komendanci tego obozu zostali ukarani, czy udało im się zbiec? Nigdy ich żaden. Czyli nie było specjalnego procesu, tak jak dla załogi Auschwitzu, czy Stutthofu, czy Majdanka? Ci się wywinęli całkowicie, pewnie zostawali burmistrzami później w RFN-ie. Raczej nie, po prostu nigdy ich nie odnaleziono. Są znane nazwiska, nie do końca komendantów. Taka najbardziej znana postać to jest Herbert Lange może. A jego szef właściwie to jest jedyna osoba, która została oskarżona i w procesie norymberskim. I wyrok został wykonany, to był Erich Neumann, to był szef tej Einsatzgruppe 6, która zajmowała się operacją Tannenberg na terenie Wielkopolski właśnie, a podlegał mu między innymi Herbert Lange, jeden z największych zbrodniarzy hitlerowskich, zresztą tak jak i Erich Neumann. Herbert Lange krótko był na początku komendantem tego obozu, a później zasłynął z eksterminacji dokonywanej w obozie Kulmhof, czyli w Chełmnie nad Nerem. Tak. To w ogóle jest bardzo specyficzna postać, bo to był komisarz kryminalny. Generalnie rzecz biorąc, ten człowiek nigdy w życiu nie miał do czynienia z jakimś mordowaniem ludzi, Czyli normalny detektyw policyjny. Był, można powiedzieć, detektywem policyjnym. Został szybko awansowany i początkowo dowodząc Einsatzgruppę, potem tutaj trafił, miał stworzyć obóz i stworzył. Jak przeszedł do Kunsthofu, tam właśnie po raz stworzył obóz żydowski, który potem, w którym mordowano Żydów. Znamy wyczyny, w cudzysłowie, Einsatzgruppę na Ukrainie, na Białorusi, słynna wieś Chatyń, słynny film Idź i patrz. A niewielu wie, że działali oni, to pewnie ci sami, ale inne Einsatzgruppen, również w sercu Wielkopolski. Czego mamy tutaj najlepszy przykład? Na każdym terytorium, które było zajmowane przez Niemców, działał Einsatzgruppen. To były oddziały, żeby tak przybliżyć to widzom, to były oddziały takie jak rosyjskie NKWD, które poruszały się bezpośrednio za frontem. Tak, wyselekcjonowani psychopaci. Oni mieli uczynić czystkę. Tak. Mieli doprowadzić do takiej sytuacji, że inteligencja Wielkopolska zostanie czymś tylko na papierze i do wspomnienia w tym niektórych ludzi. Pierwsi więźniowie, którzy byli tutaj przywożeni, to możemy mówić o powstańcach wielkopolskich, czyli tych, którzy szczególnie Niemcom podpadli, na których szczególnie się chcieli zemścić. I to byli jedni z pierwszych więźniów, którzy się tutaj znaleźli, zresztą już na listach wpisani. 20 lat czekali, żeby się zemścić. 20 lat czekali, żeby się zemścić. Ale też oczywiście wszyscy, którzy mogli być podejrzewani o to, że są patriotami. Ktoś był harcerzem, ktoś śpiewał w chórze patriotyczne pieśni, ktoś był księdzem, ktoś był nauczycielem. Oficerem, policjantem, sędzią i tak dalej. Sędzią i tak dalej, urzędnikiem, dobrym jakimś działaczem społecznym. Wystarczyło, że miał dobry zakład rzemieślniczy. Tak. To mogło stać się przyczyną uwięzienia w forcie. Czyli Niemcy już 3 lata przed wojną zrobili te listy proskrypcyjne, tak? I metodycznie, nazwisko po nazwisku, poszukiwali tych ludzi, aresztowali i spędzali tutaj, ale nie tylko ci ludzie byli tutaj przetrzymywani. Byli też ludzie, czy byli na przykład ludzie w łapankach chwytani? Nie. Czy w Poznaniu były łapanki w ogóle? Początkowo do roku 1941 tak zdarzały się pojedyncze.
przy partii łapanek, ale generalnie rzecz biorąc nie było to masowe rozwiązanie przyjęte w generalnym. To było masowe rozwiązanie dla generalnego gubernatora. Czyli to był, to była kraina włączona bezpośrednio do Rzeszy. Do Rzeszy. Tak. Czyli jakby inna rzecz niż w GG. Tak. Czyli tutaj ogólnie ludność, jak rozumiem, była obywatelami niemieckimi, z wyjątkiem tych Polaków, czy też innych narodowości, o Żydach nie wspomnę, którzy mieli być zlikwidowani. To znaczy, że wszyscy stawali się obywatelami Rzeszy, tylko że różne kategorie. Ktoś mógł być Reichsdeutschem, ktoś mógł być Volksdeutschem, a ktoś mógł być Leistung Polen, ewentualnie zwykłym Polakiem. To wszystko zależało od tego, gdzie został zapisany, albo gdzie sam się zapisał w niektórych przypadkach. No i byli tacy, którzy dla doraźnych korzyści zapisywali się na Volkslisty. Byli tacy oczywiście, ale wejdę tu w słowo, ponieważ spytał pan, czy pojawiali się też inni więźniowie. Tutaj od 40 roku właściwie już zaczęła się działalność polskiego podziemia, później sformalizowana w ten inny, kolejny sposób. Ale najpierw ZWZ, później AK? Nie. To była organizacja bojowa. Tutaj na naszym terenie, ale też inne mniejsze organizacje, które się tworzyły i później niestety często zostały zdekonspirowane i tych ludzi aresztowano. Często były to też takie aresztowania, no nie łapanki, prawda, ale takie masowe, czyli tu było bardzo skuteczne gestapo w Poznaniu, jedno z najlepiej działających na terenach okupowanej Rzeczpospolitej. I sporo osób, działaczy podziemia, od harcerzy poprzez, wydawałoby się, zupełnie niewinną, taką bardzo nieszkodliwą dla III Rzeszy działalność, jak na przykład kolportowanie czasopisma kilkudziesięciu egzemplarzy dwa razy w tygodniu, na przykład jak to się zdarzyło z Ireną Bobowską, byli aresztowani, torturowani, przesłuchiwani. Czasami ich życie kończyło się tutaj, a czasami były procesy, w wyniku których wykonywano, skazywano tych ludzi na śmierć i wyrok wykonywano nie zawsze w Poznaniu. Berlin, Drezno. Jedno jest pewne, że między październikiem 1939 roku a kwietniem 1940, dokładnie 24 kwietnia, dla ludności wielkopolskiej Fort VII był obozem zagłady. Kto tutaj wchodził, ten nie miał szansy opuszczenia tego miejsca. Przejdźmy może, żeby tą narrację kontynuować w celi obok, bo widzę, że tam są eksponaty ciekawe. Przeszliśmy do celi obok, w której znajdują się różnego rodzaju eksponaty, o których mam nadzieję panowie opowiecie te tutaj przede wszystkim w tych gablotach. Znajdujemy się w celi numer 66. Cela ta na forcie uchodziła za celę, w której no mało osób przeżywa. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście tak było, że większość więźniów, którzy trafiali do 66, to potem kończyła albo pod ścianą śmierci, albo też w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie Niemcy mieli ochotę pozbyć się więźniów. A dlaczego mówił pan o dacie 24 kwietnia 1940 roku, że to data graniczna, kiedy ten obóz był miejscem właściwej eksterminacji Polaków? Bo do tego momentu, generalnie rzecz biorąc, więźniów pozbywano się tutaj na miejscu, rozstrzeliwano ich, wieszano, mordowano generalnie. Ale z dniem 24 kwietnia 1940 roku ruszały pierwsze transporty do innych wielkich niemieckich obozów koncentracyjnych. Między innymi Fort stał się takim obozem, który się nazywał, był określany przez Niemców Durchgangslager, czyli obóz przejściowy. Gromadzono dużą grupę osób, następnie ją wysyłano. Doszli do wniosku Niemcy, że po prostu Fort jest za mały, żeby dokonywać takich dużych... Żeby tutaj fabrykę śmierci zainstalować. Tak, dokładnie tak. I dlatego stwierdzono, że na przykład Sachsenhausen, czy też powiedzmy sobie Mauthausen, Wusen, Dachau, czy będą odpowiedniejszymi obozami, bo tam po prostu one są większe. Tak, mówimy o obozach położonych na terenie dzisiejszych Niemiec i Austrii. Tak jest. Obóz Mauthausen-Gusen był obozem macierzystym dla wszystkich obozów położonych na terenie Austrii, a obóz w Dachau uważa się za obóz, który powstał jako pierwszy. Tak, chyba w 1933 już nawet. Więźniowie mieli piękny widok na Alpy spod Monachium. Tam właśnie w Mauthausen-Gusen słynną powieść napisał Stanisław Grzesiuk 5 lat.
kacetu. Tak. Widoku nie mieli, dlatego że generalnie rzecz biorąc siedzieli po prostu w barakach, a z tych baraków trudno było zobaczyć arkę. Ja mówiłem oczywiście ironicznie. Kamieniołomy zasłaniały wszystko. Tak, ale więźniowie mówili, że czasami widzieli, idąc do pracy, chłopów i chałupy, i Grzesiu pisał, że oddałby 5 lat życia, żeby chociaż na chwilę wejść i usiąść w takiej chałupie, poczuć normalne życie po 5 latach piekła. Ale może przejdźmy do eksponatów tutaj, jeśli można. Bo widzimy tutaj bardzo ciekawe artefakty, jak rozumiem, to wszystko oryginały. Tak. Zobaczcie. Mamy tutaj dwa pejcze, które były wykorzystywane do wymuszania zeznań na więźniach Fortu VII i nie tylko. Mamy tutaj także krępulec, czyli takie urządzenie służące do krępowania rąk na czas transportu, ale z tym się wiązała też inna historia. Czasami była wykorzystywany ten krępulec do tego, żeby wybijać więźniom zęby. Po prostu tą plagę wkładano między w usta, łańcuch spinano z tyłu głowy, więzień opierał brodę na twardej powierzchni biurka, był uderzany w głowę, to spowodowało miażdżenie koron zębowych. Więźniowie do wszystkiego się przyznawali. Te pejcze są zrobione, jeden jest zrobiony z kabla, jeszcze są ślady drutów miedzianych w środku, a drugi jest zrobiony ze sprężyny. Ale ten zrobiony ze sprężyny na końcu ma taką kulkę i taki zadzior. Ten zadzior jak złapał za mięsień, był w stanie ten mięsień wyrwać. Czyli podobny pomysł jak w filmie Pasja Mela Gibsona. Tak, jak biczowanie. Tak. Tylko no, sprężyny. No, Niemcy korzystali z dobrych wzorców, jeśli chodzi o sadyzm. Tu widzimy akty zgonów. Akty zgonów wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego Miasta Poznania. Nie wszyscy więźniowie zasłużyli na to, żeby otrzymać taki, żeby rodzina otrzymała po śmierci taki akt zgonu. Generalnie rzecz biorąc, większość więźniów nie miała szans na otrzymanie. Większość rodzin nie miała szans na otrzymanie takich aktów zgonu. Tutaj widzimy, jest napisane Todestag, czyli Dzień Śmierci. 28 września, października 1939 roku, czyli rzeczywiście zgadza się, że szybciutko rozprawiali się Niemcy. W tym początkowym okresie okres pobytu więźnia na Forcie VII to było 4-5 dni. Przywiezienie, przesłuchanie, sąd, wyrok i wykonanie wyroku. No, trzeba mieć jednak świadomość, że te akty zgonu często były preparowane przez Niemców, to znaczy wpisywali takie fikcyjne dane, tak? Próba ucieczki, nie wiem, ustało krążenie. Tak, tak. Albo chorobę. Tak, jakaś choroba, uwiąz starczy czy inne takie. Znaleźli. Tak. Każdemu można było wpisać gruźlicę albo tyfus. Oczywiście, że tak. Pierwsze w ogóle akty zgonu, przypadki śmierci na Forcie VII zgłoszono do Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Poznania dopiero w 1940 roku. Tutaj, jak rozumiem, gra w karty była zabroniona. Oczywiście. Dlatego te karty, które więźniowie sami robili, są tak mikroskopijne, żeby nie było ich łatwo znaleźć podczas ewentualnej rewizji. Te karty były sporządzone przez więźniów, dlatego że czasami zdarzały się przypadki, bardzo często zdarzały się przypadki, że aresztowano całe rodziny. Każdy siedział gdzie indziej, ojciec gdzie indziej, matka gdzie indziej, córka gdzie indziej. Największym wrogiem więźniów było myślenie. Jak więzień zaczął się zastanawiać, co się dzieje z ich bliskimi, mógł tutaj szybko oszaleć. Żeby uniknąć tego, więźniowie wykonywali różne rzeczy. Żeby czymś zająć głowę. Dokładnie. Niektórzy się modlili, niektórzy grali właśnie w takiej własnej konstrukcji karty. Niektórzy z kolei, powiedzmy sobie, próbowali rozmawiać z innymi więźniami. Ale jak wspomniałem wcześniej, to zawsze było ryzyko. A możemy się zastanawiać, skąd ten materiał był, ale papier na przykład mógł być z paczek, które więźniowie mogli dostawać, mogli też wysyłać paczki do domu z brudną odzieżą, pod warunkiem, że rodzina wiedziała, gdzie on jest i najpierw mu tą czystą odzież przysłała. No to była taka szansa, że się pojawił jakiś sznurek, prawda, jakiś papier i coś można było zrobić, tak jak właśnie te karty. No jest też tutaj oczywiście ten wzruszający różaniec z chleba. Chleb trzeba było jeść, żeby nie umrzeć, ale ze względu na to, z czego był zrobiony, był też taką
masą plastyczną i z tych kruszyn chleba zrobiono te paciorki. Tak, często więźniowie z chleba wykonują na przykład szachy, tak, albo właśnie różańce. Czyli ci, którzy zostali powiadomieni przez Niemców o aresztowaniu, te rodziny miały szczęście, bo przynajmniej nie żyły w niepewności, co się dzieje z ich bliskimi, bo byli też tacy pewnie liczni, że nie byli powiadamiani i na przykład żona nie wiedziała, czy mąż żyje, czy i na przykład dopiero jak miał szczęście, to po 5 latach wracał, tak, albo nigdy. To znaczy generalnie w takim miejscu jak Fort VII to się mogło zdarzyć. W dużych obozach, gdyby były prawo do korespondencji, mieli wszyscy więźniowie. Tutaj na przykład część więźniów podlegała akcji na tu Neibel, no czym była więzień po trafieniu do takiego miejsca jak Fort VII rozpływał się jak w nocy, jak w ogóle nie pozostawał po nim żaden ślad. Nacht und Neibel. Nacht und Neibel. Tu mamy jeszcze bardzo takie przejmujące pamiątki po więźniach, mianowicie grypsy. Grypsy, które można było wysłać oczywiście z narażeniem życia w tych paczkach z brudną odzieżą, bo tu więźniowie nie dostawali pasiaków, tylko przebywali w tym, w czym ich aresztowano. Jeśli ktoś był aresztowany latem, no to niestety był w letniej odzieży, jak zimą, no to miał trochę lepiej, bo miał czym się przykryć. Ale wysłanie tej paczki z brudną odzieżą było szansą na przemycenie grypsów. I stąd właśnie na przykład na materiale coś napisane, bo może schowane w podszewkę, w mankiecie, w kołnierzyku. Ten gryps, który tutaj widzimy, to jest list napisany przez Zygmunta Gracza do swojej rodziny. To był harcerz, harcerz z Międzychodu, zresztą aresztowany w tym czasie, gdy aresztowano Floriana Marciniaka, twórcę Szary Szeregów. I razem z Florianem Marciniakiem zamordowany, co prawda nie tutaj, tylko po przewiezieniu do Grozrozen. Rogoźnica. Tak. Nie, Grozrozen. Grozrozen to jest dzisiaj. Dzisiaj to jest miejscowość Rogoźnica. Tak, ja wiem, tylko że wolę stosować nazwę Grozrozen. Mój wujek miał niewątpliwą przyjemność przebywać w Grozrozen, tak. Ale udało się go wykupić, jego rodzina. Polacy byli jedynym narodem na świecie, który potrafił skorumpować Niemców. Tak, wmówili im, że jest Austriakiem z pochodzenia. Mhm. Tak wyglądały cele na Forcie VII między październikiem 1939 roku a połową roku 1942. Wyposażenie takiej celi to było 40, czasami 50 więźniów, odrobinę słomy na podłodze, na której więźniowie spali, wiaderko do załatwiania potrzeb fizjologicznych, zresztą te same wiadro, w którym potem przenoszono więźniom jedzenie. Czyli komuniści takie same wzory stosowali w ubeckich katowniach? Oczywiście. Zawsze korzystali z najlepszych wzorów. Co rano około godziny 5 te wszystkie drzwi były otwierane. Na korytarzu stawał esesman, zaczytywał imiona, nazwiska więźniów, którzy tego dnia mieli zostać straceni, mieli być wywiezieni z fortu albo zabrani na przesłuchanie. Musieli się ustawić takie wszystkie figury tutaj wzdłuż ściany z rękami zaplecionymi na karku i czekać na swoją kolej. Pierwszy zabierano tych, których miano rozstrzelać, ponieważ Niemcy z reguły robili w ten sposób, by egzekucje odbywały się o wschodzie słońca. W drugiej kolejności zabierano tych więźniów, których miano wywieźć, na końcu tych, których miano przesłuchiwać. Gestapo przesłuchiwało między godziną 8, a godziną 16. I żaden z nich nie wiedział, jaki jest jego los. Nie wiedział, jaki jest jego los. Do momentu tej selekcji. Dokładnie tak. Co ciekawe, tu z tej celi właśnie wywleczono między innymi księdza Ludwika Mzyka, werbistę błogosławionego, jednego ze 108 polskich męczenników ofiar II wojny światowej. I gdzieś go na korytarzu w pobliżu drzwi, którymi będziemy później wychodzić, zakatowano. Być może przy użyciu nawet takich właśnie pałek i pejczy, które widzieliśmy. Dobito go strzałem w głowę, a najpierw skopano. Czyli nawet SS-man skakał po nim. A dlatego to się stało, ponieważ ksiądz Ludwik Mzyk stawiał się Niemcom. Język niemiecki znał lepiej niż język polski, ponieważ języka polskiego nauczył się w wieku około 20 lat, jak trafił do Ludowa, do domu zakonnego. A wcześniej urodził się w Sosnowcu, więc posługiwał się językiem niemieckim. Dlaczego się stawiał? No bo Niemcy stosowali takie tortury moralne czy psychiczne, tak, można by powiedzieć, czyli kazali odmawiać jakieś modlitwy, odprawiać nabożeństwa, z których się naigrywali. No i ksiądz Ludwik Mzyk zawsze protestował i to spowodowało, że został zakatowany.
Niemcy uważali to za wystarczający powód, żeby pozbawić księdza Ludwika. Znaczy dla Niemców wystarczyło urodzić się z niewłaściwymi genami. I to już był powód, więc nie trzeba było nic więcej robić. Dla Niemców nie trzeba było nawet mieć takiego powodu. Wystarczyło samo obecność. Samo to, że znajduje się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdował się ten Wachman i Ludwika. To był wystarczający powód do tego, żeby pozbawić tego człowieka życia. Rafał Adolf Szabierwiński, wojewoda poznański w latach 22-28, a w czasie wojny delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraje wcielone do Rzeszy. Początkowo Niemcy nie wiedzieli, kogo mają i siedział z innymi więźniami, ale jak się połapali, że on jest bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne, to go tutaj umieścili, żeby nie mógł kontaktować się z innymi więźniami. I co się później z nim stało? W lipcu 1942 roku został wyprowadzony z tej celi wraz z kilkoma innymi kolegami, załadowany na samochód, wywiezieni w kierunku Leszna i Wrocławia, i ślad po nich zaginął. Czyli nie trafili do żadnego kolejnego obozu? Nie, do fortu wrócił tylko po krwawionej, taka bążurka, którą nosił tutaj w forcie. No to była wybitna postać, bardzo ceniony w Wielkopolsce, szanowany, jeden z twórców administracji polskiej, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. To nie była to. Czyli to była postać formatu Edwarda Raczyńskiego, tak, co najmniej. Tak, więcej. Tak. No, delegat rządu na ziemię wcielone do Rzeszy. I to pełny delegat, nie pełniący obowiązki, czy powiedzmy sobie czasowy delegat, tylko był pełnym delegatem, miał poparcie wszystkich stron. Czyli w randze ministra, krótko mówiąc, rządu konstytucyjnego. Praktycznie tak. Był senatorem zresztą w okresie międzywojennym. Co mamy tutaj, bo widzę, że mamy tutaj zdjęcia, jak rozumiem, są to zdjęcia z egzekucji. Te zdjęcia pochodzą z egzekucji księdza proboszcza parafii Hocz, Romana Pawłowskiego, który został aresztowany przez Niemców zaraz krótko po wkroczeniu tam okupanta. Za co? Oficjalnie za posiadanie broni. Miał 18-wieczny pistolet skałkowy, ponieważ był królem bractwa kurkowego. Ten pistolet był oczywiście bronią groźniejszą dla strzelca niż dla stojącego przed lufą. Niemniej Niemcy uznali, że nie wywiązał się z obowiązku zdania broni. Ale nie o to chodziło. Niemcy zapamiętali rok 1901, kiedy w miejscowości Hocz powstała szkoła. Ksiądz wtedy... Młody ksiądz, prawda, Roman Pawłowski, postawił się Niemcom i doprowadził do takiej sytuacji, że w szkole głównym językiem wykładowym był język polski. Niemcy to zapamiętali. W 1939 roku był na szczycie listy poszukiwanych księży. Szybko go znaleźli. Niemalże natychmiast i wykonali egzekucję. Żeby dać przykład innym, czego nie wolno robić, specjalnie zrobili to na rynku miasta, dużego miasta, Kalisza. Tutaj widzimy po kolei wszystkie fazy, łącznie z dostrzeleniem księdza. Czyli niemiecka perfidia czekała aż 40 lat na zemstę, na staruszku. Dokładnie i tutaj widzimy, prawda, jeszcze jeden taki przykry fakt, mianowicie Niemcy zawsze twierdzili, że Wehrmacht miał czyste ręce, nigdy nie dokonywał zbrodni. Tu mam żołnierze Wehrmachtów, oficer. Tutaj mamy następnych oficerów. Ten akurat jest służbowy, bo jest pod hełmem, że się tak wyrażać, w czapkę. Spójrzcie, za mną stoją schody. Niepozorne, zdaje się, na pierwszy rzut oka, zdają się schody. Niestety, za chwilę dowiemy się, jaką perfidią i bestialstwem wykazywali się Niemcy przy użyciu zwykłych, najzwyklejszych schodów, ponieważ są to prawdziwe, bez żadnej przesady, dosłownie schody śmierci. A dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, Niemcy stosowali w stosunku do więźniów, jak to sami nazywali, gry i zabawy na świeżym powietrzu w celu hartowania ciała i ducha. Jedna właśnie z takich zabaw odbywała się na tych schodach. Więźniowie musieli, były dwa warianty tej zabawy. Pierwszy wariant to polegał na tym, że więźniowie musieli brać takie duże kamienie ważące po 8-10 kg i wbiegać na te schody do góry. Na szczycie schodów stał wachman, wystarczyło, czyli strażnik, wystarczyło, że mu się ktoś nie podobał. Czy nie za wolno podobał. Biegł. Wystarczyło, że strażnik mu się nie spodobał, nie musiał nic absolutnie powiedzieć czy zrobić. Jedno kopnięcie w klatkę piersiową, więzień przewracał się na te schody,
puszczał kamień, oczywiście próbował złapać równowagę, podcinał więźnia, który biegł za nim, ten na niego upuszczał ten kamień i następny, i następny, i następny. W rezultacie po takiej zabawie kilka osób nie żyło, kilka było pomalowanych, przepraszam, połamanych oczywiście. Tak się działo w dzień. W nocy był inny wariant tej zabawy. Polegał on na tym, że niektórych więźniów wyprowadzano na szczyt schodów klatką schodową wewnętrzną. Gdy znaleźli się na szczycie schodów, nie wiedząc o tym, bo było ciemno, wachtman kazał mu im skakać na te schody z rozbiegu. Więc więzień wybijał się i skakał na te schody. Jeżeli nie chciał skoczyć, był zabijany natychmiast strzałem z pistoletu, a tak miał jakieś szanse przeżycia. To z tym, że skoczenie na takie schody to było złamanie kręgosłupa. Praktycznie. Jest w najlepszym przypadku połamane nogi. Tak. No jest wspomnienie jednego z więźniów, tak, który przeżył taki skok. Takiego. I wypuścili go Niemcy z sportu. Ale na dlatego, chwilę. Że przeżył, czy... Nie, na chwilę. Nie, bo mu obiecali. Ale potem został znowu aresztowany. Oczywiście. A nie było tak, że więźniowie musieli biegać po tych schodach w górę i w dół, aż do utraty sił? Nie, od tego były te stoki, które tutaj górki. Widzimy. Zabawa nazywała się wycieczką w Karpaty. Więźniom kazano wbiegać na te stoki do góry. Jak znajdowali się na szczycie takiego stoku, to padała komenda w tył zwrot i albo rolen, czyli trzeba było się fikołkami skulać, albo wjechać na przykład na brzuchu. To nie miało większego znaczenia. Tylko zawsze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że średni wiek więźniów to było około 45-50 lat. Więźniowie mieli podbijane nerki, powyrywane paznokcie u rąk i nóg, rozbite całe ciało. Kontakt z takim stokiem powodował zakażanie ran. Nie było wody, którą można byłoby obmyć te rany. To powodowało dodatkowe cierpienia i bardzo często zakażenia wśród więźniów. Tężec, sepsa. No, co tylko można... To, bawili się w przeciwieństwie do NKWD-zistów, którzy, można powiedzieć, humanitarnie strzelali w tył głowy bez zbędnych ceregieli. Niemcy zabijali w sposób poetycki, tak, można powiedzieć. To miejsce było miejscem okrutnych tortur, niewyobrażalnych. Bardzo, bardzo więźniowie, we wspomnienia, które czytamy, bali się właśnie wyjścia tutaj na górki, na ten dziedziniec. Czasami nawet przejście przez tą bramę nazywali przejście przez bramę śmierci, bo wielu po takich spacerach, gimnastyce po prostu nie wracało. To było miejsce naprawdę niewyobrażalnych, okrutnych tortur, których właściwie nie można wytłumaczyć. Zimą robili sobie takie dowcipy, że więźniów trzymano przez okres 3-4 tygodni, nie wypuszczano ich w ogóle na zewnątrz. Potem czekali, jak spadnie świeży śnieg, bielutki. Wypuszczano wtedy więźniów, wyganiano tutaj, więźniowie ślepli. Ślepli, bo tam było ciągle ciemno, nie? Tak. Ślepli, a to oczywiście ta ślepota po pewnym czasie mijała, ale więźniowie nie wiedzieli, że to minie. Górki polewane były wodą, trzeba było potem... Tak, słońce odbijające się od śniegu. Śniegu świeżego. Oślepia. Tak. Była na przykład taka zabawa, która nosiła nazwę spaceru. Więźniowie się bali jej jak ognia. Polegała na tym, że szli więźniowie z krainy tej skarpy aż na ten bunkier tutaj. Jakby nad tym bunkrem, część z nich była spychana na dół. Przypadkowo. Raz tego, raz tamtego. Ci, którzy pierwsi spadali, zabijali się zawsze. Następnie mieli większe szanse przeżycia. Bo spadali na kolegów. Swoich kolegów albo koleżanki. Bo tym samym trzykanom poddawano na forcie 7 kobiety. Dokładnie tym samym. Niczym to się nie różniło. Jak więźniowie za wolno coś robili, to wtedy Niemcy spuszczali psy. I dopiero się wtedy zaczynała zabawa. Chodźmy dalej.